I siema, witam, cześć. Lecimy na kolejną wyprawę. Dzisiaj pójdziemy za domostwo. Zobaczymy, co tam się czai. Do zobaczenia na miejscu. Stały sygnał 59. Coś na wierzch. Sprawdzimy. I blaszka. Bez niczego. No jest następny sygnał. Jest monetka pierwsza. Po 10 minutach. O, uciekła. Jeden fenik. 1800. Nie wiem, nie widzę. 38 chyba. No dobra, fajnie. Następnego. No i sygnał około 40. Zobaczymy, co to. Kawałek folii aluminiowej. Idziemy dalej. No i jest guzik. Jakiś kalesoniak. Z czterema dziurkami. No i następny sygnał, około 20 już wykopałem. Wyskoczył następny kalesoniak. Taki sobie. Jakiś mocny sygnał, około 80. Jakaś puszka. Dobra, wykopię najpierw. No i ten sygnał to taka blacha. Następny sygnał wykopany. Widzę, że będzie jakaś monetka. O, jeden fenik. Data. Nie widać, ale 1800 coś tam będzie. Dobra, to następnego. No jest, jest dołek, kolejna moneta jakaś, PRL chyba. Jest PRL, 20 zł. O, tak tu żrą komary. Nie wiem, czy tu długo wysiedzę. Na razie idziemy, później będziemy myśleć. No i następny sygnał. Jest kula od muszkietu. Dobra, zmieniamy pole, może gdzieś będzie mniej komarów. No i jest sygnał wykopany. Jest monetka. Jakiś PRL. 50 groszy. Idziemy dalej. No i następny sygnał. Jakaś dupa od łuski. 7,5 chyba. Dobra, lecimy. Następny dołek. Dupka od żarówki. Dobra, uciekamy przed tymi komarami. No i dobra, następny dołek. I wyszła plomba. Taka sobie. Dobra, lecimy dalej. Sygnał już wykopany. Co tu mamy? PRL-a. 20 groszy. Idziemy dalej. No coś tu wyszło. Nie wiem, co to. Żarówka zgnieciona. Ta. Zgnieciona żarówka.
No i na wierzchu jakiś kalesoniak. O, trzeci już dzisiaj. Idziemy dalej. Następny dołek jest tulipan. No i jest dołek. Już widziałem, ale chyba będzie guzik jakiś. Oho, jest. Kriegsmarine. Nie wiem, czy coś tu widać. Zaraz przetrę go. No i jest elegancki. Idziemy dalej. No i mamy coś już wykopane. O, kalesoniak. Następny. Uciekamy stąd na inną wioskę, bo tutaj jest tyle komarów. Zobaczymy, może tam będzie mniej, bo jest naprawdę nieprzyjemnie. Są gotowe do lotu. Czekam na słowę z okwartu do wzroku. Ja i paru w szalikach z jednego roku. Dorośliśmy, mają nas za idiotów. To takie głupie, chce się wyrwać z kłopotów. Czy zmieniliśmy nasze życie w tam roku? Paru historii piękniejszych niż wokół. Ciągle... No i dobra, dojechaliśmy. Idziemy na pole. Już widzę, że nie ma tu tyle tych komarów. Dobra, widzimy się przy pierwszym sygnale. No i coś nam tu wyskoczyło. Jakaś krągłość. Co to jest? O, jeden fenik pruski. Kurde, fajnie, nie ma tych komarów. Dobra, idziemy dalej. No i jest takie zdobienie. Dużo już elementów tego tutaj wykopałem kiedyś. Jakiś, nie wiem, świecznik był albo coś. Na pewno było to całe rozwalone tutaj przez jakiś pług czy coś tam. Dobra, lecimy dalej. No i kawałek harmoszki, malutki. Szukam dalej. No i następny dołek. Łuska od KBKS-u. Dobra, idziemy. No i mamy następną krągłość. Ja zajechałem ją łopatą. 50 fenoli. 1921. Tutaj już chyba trochę spuchło. Może coś z niej będzie jeszcze. Ale tu ją zajechałem. No troszeczkę. Dobra, idziemy dalej. No i coś tu wyszło. Wydaje mi się, że plomba będzie. Jest plomba. Wolę zajechała. Nic tu nie widać na niej. Dobra, lecimy. No teraz na wierzchu leżało kawałek pokrętła od lampy naftowej. No i coś tu wyszło. Jakiś guziczek. Bez niczego. Dobra, lecimy dalej. No i mamy wykopane. Coś okrągłego. O, coś strasznie zajechanego. A będzie 50. 1935. Strasznie ją tu zżarł. No dobra, idziemy dalej. No już widzę, że wyskoczyło coś prawie okrągłego. Kiedyś było to okrągłe. Ale co to jest? O ja pier... 200 marek. 1920... Chyba 3... Nie... Nie mam jeszcze takiej monetki. No niestety.
takim stanie. No, wyprostować się, nie wyprostować, to aluminium pęknie. No dobra, szkoda, co się tu pokręcimy. No i dobra, następny dak. Już widzę, że monetka wyskoczyła. O, w niezłym stanie. 50 feningów, 1921. No, bardzo ładna. Dobra, lecimy dalej. Tu przy drodze widzę. Tu droga jest taka między polami. Przy tej samej dróżce pełno monet. No i minuta później. Coś okrągłego. Coś strasznie zajechanego. A chyba PRL. Tak, 5 groszy. Dobra, lecimy dalej. No i następna minutka, dołek. I nie widzę. 10 feningów. O, strasznie zajechane. No dobra, lecimy dalej. Następny sygnał. Guziczek. Ale płaski, bez niczego. No dobra, idziemy dalej. I następny pieniądz. Też 50. Ale będzie ładna. Dobra, do następnego. Dobra, następny tak, widzę, że wyszło coś okrągłego. Nie wiem, co to chyba guzik będzie. Wow, ładny prusaczek. O. Elegancki. Dobra, lecimy dalej. Następna dziura. Już widzę, że coś okrągłego wyskoczyło. O. Jeden fenolwk. Pruski. Jakaś data będzie. coś tam. Idziemy dalej. Dobra, kończymy na dzisiaj. Schodzimy już z pola. Zrobimy podsumowanie przy samochodzie. Ale. No i dobra, zobaczmy, co tutaj wyszło. Tyle śmiecia. Jakieś dwa guziki. Są jeszcze dwa gdzieś są w śmieciach. Kolesoniaki. Jeden Kriegsmarine. Gładki. Tutaj brusak. Plomba. Z monet to 4,50. PRL 50 groszy, 5, 20, 20 zł. Tutaj 10 fenoli, 3 jedyneczki pruskie. Tutaj jedyneczka pruska. No i te 200 marek. Dla mnie fan z dnia byłby piękny. Ale niestety, może coś tam się uda rozprostować. Dobra, to do następnego. Nara.